wykonuje w sportach walkę, szczególnie w MMA. Zapraszam na początek. Pad w przód z przewrotem. Co to ma być? Potem pad w tył z przewrotem do tyłu. Teraz przewrót przód z padem. Proszę Marka, Radka, Łukasza o zademonstrowanie. A teraz troszkę akrobacji, tak zwany skok tygrysi. Zapraszam Tom Przeszkód. Sportem walki bardzo ważna jest sprawność fizyczna ogólna. Jeżeli ktoś trenuje MMA, to nie może być dobry w jednym, musi być dobry we trzech stronach. A teraz krótka instanizacja, nauka panu na bok, para. Ono się dużo pan rzeczy nauczyć, ćwicząc wspólnie. Dziękuję bardzo. Zapraszam Radka i Marka. Pokażemy kilka technik zaczerpniętych z judo. Parę rzutów. Ukłon stoi nagle, rzut za ramię. Wykończenie balaką. Rzut za pas. Z wykończeniem czasem twarz. Rzut za głowę. Ze sprowadzeniem od razu do parteru. Kataguruma, czyli tak zwany rzut strażacki. Zakończony bałakę. Teraz rzut obrony przed wyduszeniem w przód. Zwane podę curikomi. W sztukach walki, tak jak teraz macie okazję oglądać KSW, szczególnie popularna jest balaka, jak Kimura i Amerykano. Teraz zapraszam do Nikoja Nagę, Karolinę i Dawida. Bardzo skuteczna technika obronna w samoobronie, kosztująca siłę przeciwnika. Molotegary, czyli obalenie tak zwanego byczka.